Panie Grzegorzu, Szanowni Państwo, ja się lepiej czuję na ambonie niż na takich wiecach. Ale skoro już mnie wywołano, to chciałbym cztery rzeczy tak pokrótce dotknąć. Po pierwsze, sam jestem małej wiary, bo pół roku temu, jak jechałem do Warszawy, właśnie tutaj ludzie z Podlaskiego Sztabu mówili mi, przy księdzu, ksiądz jedzie do Warszawy i przekona Pana Grzegorza, żeby startował. Ja tego nie zrobiłem, błaga, nic nie zrobiłem tego, bo sam w to nie wierzyłem, więc też miałem małą wiarę, ale teraz mija pół roku, no i sami widzicie, ile nas jest. Druga sprawa to jest kwestia, jakby ktoś miał wątpliwość co do ilości. To po pierwsze, Bóg nigdy nie zwyciężał ilością, ale jakością. Nie ilością wojowników zwycięża ręka pańska. A już my Polacy jesteśmy absolutnymi ekspertami w zwyciężaniu wobec przeważającej siły wroga. Ja nie wiem, czy będzie na palcach jednej ręki będzie można policzyć zwycięstwo oręża polskiego, w którym myśmy mieli przewyższającą liczbę żołnierzy. Zwykle jest dokładnie odwrotnie. Że daleko nie szukać, wspomniana tutaj obrona Częstochowy, zaledwie 300. Cóż to było wobec całej szwedzkiej armii? Oczywiście nie cała stała pod Częstochową, ale ona już chodziła sobie po całej Polsce zupełnie swobodnie i wszyscy oddali hołd królowi Szwecji, oprócz 300. I tych 300 z wiarą katolicką, nie 300 Spartan, 300 Sarmatów, 300 wolnych Polaków, dało taką iskrę, która odwróciła kartę. I jeszcze trzecią rzecz, którą chciałbym tu poruszyć, to jest kwestia, gdyby ktoś z takich może nowoczesnych czuł się taki może skrępowany, że tutaj tak kościółkowo jest, pobożnie. Moi drodzy, tych 300 na Jasnej Górze, one się obroniły, oni doskonale zdawali sobie sprawę, jakie są pozycje. Gdyby nie mieli wiary katolickiej, nie ostaliby się. I jeszcze jeden może przykład, bardzo wymowny. My mamy urobioną myśl i takie wyobraźnie przez amerykańskie filmy, w których żołnierze to są tacy ludzie twardzi, ordynarni, no bo generalnie rzecz biorąc takie emocje i takie cechy charakteru wojna wyrabia, to prawda. Ale gdy stanęli nasi pod Kirchholmem, Jan Karol Chodkiewicz, rok 1605, prowadził 2000 jazdy, a naprzeciwko najlepsza armia ówczesnej Europy. Najnowocześniejsza, najlepiej dowodzona. Oni sobie zdawali sprawę, na co idą i co się stać może. Oni się modlili całą noc. Tam była adoracja na Świętego Sakramentu, oni byli wyspowiadani, rano wysłuchali mszy świętej i dopiero wtedy uderzyli na nieprzyjaciela, odnosząc tak sławne zwycięstwo, że do dzisiaj na West Point amerykańskim uczą się, jak można rozgrywać taktycznie bitwy, jak zwyciężać, mając 2000, to prawda, najlepsze jazdy na świecie, jaką była husaria, no ale oni byli przygotowani na śmierć i zwyciężyli, bo mieli katolicką wiarę. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to jest kwestia tego, co już tutaj wybrzmiało. Moi drodzy, my jesteśmy w najlepszej tradycji polskiej pospolitym ruszeniem. Przecież myśmy się sami zebrali. To jest Konfederacja, moi drodzy. Nie było żadnej struktury, nie było żadnej partii, ale duch, który nas do tego pchnął, abyśmy się razem zebrali i zaczęli razem działać. Pospolite ruszenie, Konfederacja wolnych Polaków, wolnych obywateli, którzy chcą wolnej Polski. I kogo nam potrzeba? W takich wypadkach mianowało się regimentarza. Więc Panie Grzegorzu, regimentarzu, prowadź, a niech Bóg będzie z Tobą.